Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Ekier, znowu Wasz Kakiewicz. Szymoneczko, witam, uszanowanie również. Ja przyznam szczerze, kojarzę Cię najbardziej, wiadomo, z tego teledysku, ale też byłeś w wielkim miksie YouTube'a. No, o tym nie należy, proszę Państwa, zapominać początki legendarnego... Dopiero internet zaczął raczkować, że? Legendarnego polskiego YouTube'a, Soldier chyba, i tam... Życiofrag Maczeda. Tak. Stary, jesteś człowiekiem, który tworzył polski internet. Może nie było to twoim zamysłem, podejrzewam, że nie, ale na się próbę, udało. To było na próbę, nagrane na próbę. Jak wszystko się wrzucało tak. W internet, beka, próba. Oczywiście, a potem się potoczyło dalej wszystko, druga część, Życiofrag Maczeda, dwa reaktywacje, jest już nagrana, jeszcze tylko mój serdeczny przyjaciel Arab się dograł, do tego robimy 16, lecimy do chłopaków do Poznania. Poznań, Inowrocław, tam robimy nagrania, także no, zobaczycie sami, jak będziecie mieli konstrukcję tym teledyskiem i dopiero zobaczycie, jak się robi muzykę. Powiedz mi, jak wyglądały kulisy powstawania tego teledysku, tej nuty, te lata, ile to lat temu? To był 2008 rok, 2008 yes. Rok, wakacje. Euro 2008, Austria. Jakoś tak. Mocne, Austria-Niemcy chyba. Austria-Niemcy chyba grali. Tak, no. Mocne. No i co, no i teraz się przygotowuję cały czas tutaj na tą walkę z Seicento, z Cinquecento czy Sequento. I co? No i ludzie nie wierzą we mnie, ale nie dziwię im się, bo jeszcze mnie nie widzieli. Jak legendę polskiego internetu. Ale nie widzisz, oni mnie może nie widzieli. Nie wierzą, bo nie wierzą, nie widzieli. Tak, zgadza się. Miałeś kominiarkę. Nie wierzą we mnie, bo mnie nie widzieli jeszcze gdzieś tam w ringu. I po prostu mieszają mnie z błotem, ale nie chcą mi dać szansy. Ale jeżeli ta szansa mi zostanie dana tak jak teraz, chłopaki mi z Cloud MMA dali szansę, no to pokażę im się, jak sprawę załatwia. No wyjaśnię to szybko. No, ale trzeba sprecyzować. Maczetami się nie będziecie bili. Nie, no normalnie, nie, w K1, ręce, nogi, nie? Dobra, powiedz mi jeszcze kulisy, jak to było, że wpadłeś na taki pomysł, nagranie tej nuty, ten teledysk, jak to się odbyło? No słuchaj, to był 2008 rok. No i co? No i zacząłem sobie po prostu tak... No, dla własnego zainteresowania pisać teksty. No i tam stworzyłem coś kompletnie, byle jak to zrobiłem. Wjeżdżam tam do studia, zaczynam nawijać, a po prostu operator mówi stop, młody, nie tak, jeszcze raz, bo tracisz tempo. Mówię, słuchaj, nagrywaj tak jak ja śpiewam, a nie jakimś tempem tutaj, bo ja nie umiem tego robić i to były moje pierwsze piosenki, które zrobiłem, ale tak naprawdę okazał się fajnym hitem, które ludzie wspominają. Legendarnym. I które ludzie wspominają po prostu do teraz. Będzie następna część i dopiero zostaniecie z butów wyjebani konkretnie. Dobra, ale powiedz mi ten teledysk, jak to było z tym teledyskiem? No co, ja na to wpadłem, po prostu... Podejrzewam spontan. Tak, to był spontan, zadzwoniłem do kilku chłopaków, poprosiłem ich, czy podjadą samochodami, a auta mieli konkretne, bo z dość bogatych rodzin pochodzili. Wypożyczony czy nie? Nie, żaden samochód nie był wypożyczony i na następnych teledyskach też nic nie będzie wypożyczone. To są po prostu od moich znajomych, którzy mają dobrą, usytuowaną dobrą, finansowo, materialnie mają kasę. No i po prostu szmal mają, no to masz dobry samochód. No poprosiłem chłopaków, przyjechali, ekipę zebrałem, no i tak się po prostu potoczyło. Teledysk został nagrany, puszczony w internet. No i co? No i tak, a nie inaczej poszło, nie? Skąd pomysł na maczetę tam w teledysku? Akurat to nie było zaplanowane, skąd? Tylko kumpel mój wyjmuj ważka, trzymaj tutaj sprzęt, wjeżdżaj. Chciałem właśnie zapytać, skąd ten sprzęt, czy z domu? Kumpel z bagażnika wyjął, maszka, trzymaj, tu jeszcze rekwizyt następny, wjeżdżaj. Mówię, no dobra. Czyli podejrzewam, że maczeta w jego bagażniku... Przydała się. Z tego co... Sprecyzujmy, nie mieszka w lasach tropikalnych, nie tak? Mieszka. Żeby tam te haszcze wycinać. Nie, mieszka nie. W Polsce, tak? W Polsce, w betonowej dżungli. Podejrzewam też, że do krojenia śląskiej kiełbasy mu to nie jest potrzebne. Nie, to była maczeta do obrony po prostu. Kurde, ale przed anakondami nie mamy takich pająków w Polsce dużych. Nie ma. Ucinamy ten temat, bo chyba nie warto go poruszać. Powiedz mi, co się z tobą działo, jak cię nie widzieliśmy przez tyle lat? Ale przecież... No nie rozumiem, nie rozumiem tego pytania, które właśnie sprecyzowałeś, ale ja ci sprecyzuję to pytanie. Bo nie byłeś ja tak cały czas nagrywam. Ale nie byłeś na takim świczniku, wiesz co? Ja cały czas nagrywam, ja nie odpuściłem muzyki, po prostu troszeczkę zaniedbałem, bo wiesz, no za podkład muzyczny trzeba zapłacić, za mix mastering trzeba zapłacić, za skrecze, katy też trzeba zapłacić. Maczetę, i teraz patrz, taki jeden kawałek profesjonalnie jak chcesz zrobić, no to musisz... 15 koła. Nie, 1500 zł musisz za jeden kawałek. Robisz 10 kawałków, musisz 15 koła. Na fajawkę. Mnie nie stać, wiesz, ja tam, mnie nie stać aż tyle, żeby 15
No właśnie, wiesz, ja na tym złotówki nigdy nie zarobiłem. Właśnie, a pytanie, na tej legendarnej piosence zarobiłeś? Nie zarobiłem żadnej złotówki, nie mam zamiaru na tym zarabiać. Muzyka z pasy, tak? Muzyka z pasy, nie mam jakichś planów iść bardziej hardkorowo w tym temacie. Tak dla siebie po prostu to robię, dla fanów, dla publiczności, po prostu, żeby coś robić, nie stać w miejscu. I z Popkiem Monsterem nagrywałem, i z Pomidorem nagrywałem. Bardzo z Popkiem teraz to chyba nie ma się co chwalić. Ale słuchaj, co czemu? Bo ja bardzo szanuję Popka Monstera, bardzo go lubię. Bardzo go poznałem, też mi bardzo, ale to mnie nie słuchał, mi afery latają z nim. Ja mu się w życiu nie poznałem, go z dobrej strony popusia, jest bardzo, bardzo go lubię, tego gościa. Zawsze mu podam rękę, nigdy się go nie wyparłem. Nie interesuje mnie tam, co tam się dzieje, ale wiem, że chłop mi pomógł, przygarnęli mi z Pomidorem cały album, bardzo jestem im za to wdzięczny, bardzo dziękuję, zawsze Popusia i Pomidora chciałem poznać i poznałem ich w Wielkiej Brytanii, bo akurat tak się nasze drogi zeszły. Bardzo jednego i drugiego szanuję, co mają między sobą, nie w ich życie, to są ich wewnętrzne sprawy, niech sami to wyjaśniają, ale proszę ich, żeby nigdy więcej nie robili tego na internecie, nie? Żeby nie puszczali jakieś między sobą, bo się szanowali chłopaki tyle lat i nie powinno w ogóle takie coś nie powinno światła dziennego ujrzeć. Powinni sobie sami wewnętrznie to wyjaśnić i powinni moim zdaniem się pogodzić, podać sobie rękę Pomidor z Pomidorem i normalnie zacząć żyć, a nie jak pies kotem. Też mówiąc w cudzysłowie, wiesz jak, nie? Tutaj pies nie jest najlepszym porównaniem, ale... Mówię w cudzysłowie pies kotem, bo nie, się nie lubi pies kotem, wiem, gryzą się chodzi. I tak dalej, wiesz, nie o to mi chodziło. Ale przejdźmy do freaków. Jak ty oceniasz w ogóle ten świat? Bo pewnie śledziłeś coś wcześniej, objął ci się uczy, MMA, Cloud, no, High League. No słuchaj, no... Zawsze bałem się tutaj przyjść, ponieważ no... Były wcześniej propozycje? Bo w niektórych sytuacjach jest tak, że wjeżdżałem na rodzinę, na ojców, no na matkę, niestety. Tak się nie robi. Jaki Załęcki jest, taki jest. Czy jest dobry, czy zły, nieważne, ale w jednym ma rację. Rodziny, świętość. To jest świętość i świętość nad świętością. I ten, który obliża rodzinę, od razu powinien młotka dostać w głowę i powinien paść. No dobra, ale to... Nie, tu nie, bo my z milicjantami nie mamy nic wspólnego. No. Tutaj do Krzysztofa Rutkowskiego uwaga, tak? Rutkowski, tak, milicjant, no. Czyli nie szanujesz? Nie, ja z tym panem w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego. O, no to ciekawe, dlaczego? No, złodziei zamykał, za darmo. Złodziei zamykał, a później sami go zamknęli, do kryminału. I płakał. I na rozprawie sądowej zemdlał. O, zamykają mnie na 3 miesiące, on ma wszyk na głowie. On kajdanki na zamyka. Taka prawda. Dlaczego ma na konferencję, ty nie wspomniałeś? No bo akurat no myślałem, że usiądzie koło mnie razem z Najmanem, to jeśli chodzi o Najmana, tym swojego cesarską kotarę kotarę jego płachtę, pelerynę jego. No, tak wygląda, nie? Ja myślę, że... Marcinów Najmanów. Waszka, ja myślę, że twój potencjał na konferencji nie został w pełni wykorzystany. Nie został, bo my nie dołączyli z jednym z drugim, bo nie mogę się odpalić dobrze. Tutaj apel do Kaniewskiego, Mateusz, następna konferencja, program. Waszka G musi usiąść pomiędzy Marcinem Najmanem a Krzysztofem Rutkowskim. Koło którego chciałbyś usiąść bardziej? Jakbyś musiał wybrać, to koło którego? Nie, no ja to chciałbym w innym rzędzie w ogóle siedzieć. Ale jakbyś musiał usiąść? Nie musiał, w ogóle nie, to pytanie nie wchodzi w grę. Ja siedzę po lewej stronie, a on z Najmanem siedzi po prawej stronie. I wtedy jest ogień. Tak? Nie usiądę obok, w żadnym wypadku przy tych panach nie. Czyli szacunkiem nie pałasz do Krzysztofa? Nie, no gdzie? Do milicjanta. Ten Madzia z Sosnowca tam... A to nieważne. No, to jest jego, on za to pieniądze dostał. No, a jak złodziej zamykał niewinnie, a potem mdlał na sprawę, jak go zgarnęli i jego sprawy wywąchała policja, co robi, no to go zgarnęli od razu, tak? Dobra, wszystko, ziomeczku? No, trzymaj się. Przepraszam, ale nie mam więcej tutaj naprawdę.